www.jazz. Prawdziwa audycja jazzowa. Jazz. Dziś moim gościem jest Leszek Możdżer. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie. Spotykamy się dzisiaj świeżutko po tym, jak ukazała się na rynku płyta nagrana wspólnie z zespołem Holland Barrow. Twoje kompozycje penetrujesz coraz częściej świat muzyki komponowanej. Coś na pograniczu jazzu i muzyki, nazwijmy tak, poważnej, klasycznej. Kiedyś to się nazywało trzeci nurt. W przełom lat 50. 60. wówczas muzykolodzy bardzo szybko stwierdzili, że poszukiwania trzecionurtowe raczej były ślepą uliczką i nie przyniosły za dużo wartości. Później chyba łączenie muzyki klasycznej z jazzem trochę z tej trzecionurtowej niszy zaczęło wychodzić. Nie wiem, czy w ogóle tego rodzaju rozważania mają dla ciebie sens, bo przecież zajmuje się komponowaniem muzyką, a nie teorią. No ale to trzeba też patrzeć na muzykę jako na pewnego rodzaju proces, który też jest umiejscowiony w czasie i on wynika z jakichś też procesów historycznych, no bo pierwsze zespoły jazzowe, kiedy nastąpiło rozbrojenie armii amerykańskiej, nie chcę teraz Państwu tu podawać roku, w każdym razie na ulicach miast pojawiły się tanie instrumenty dęte. Bo mówisz o której wojnie, o którym rozbrojeniu? Nie wiem, to pewnie było gdzieś w latach 20-tych, 30-tych, przypuszczam, że kiedy jazz powstawał, to na ulicach miast właśnie w Nowym Orleanie pojawiły się tanie instrumenty, bo orkiestry wojskowe po prostu porozpadały się i wtedy ludzie na ulicach zaczęli grać, improwizować, szukać jakiegoś tam nowego języka. I tak powstał jazz, ale to była muzyka uliczna, muzyka prosta. Zanim ona dostała się do filharmonii albo nawet do szkół muzycznych, to musiało naprawdę sporo czasu minąć, więc dzisiaj mamy rok 2017 i dopiero dzisiaj muzycy jazzowi to są muzycy wykształceni klasycznie, prawda? No tak, ale już wtedy można było zauważyć nurt, który wyszedł z kolei od środowiska kompozytorów klasycznych, że jednak po te elementy jazzu sięgali. Że przywołajmy tutaj najsłynniejszego Gershwina, ale na przykład Strawiński, jego Ravel też, Milo, prawda, więc tam jest dużo takich przykładów, że te elementy jazzowe gdzieś tam się pojawiały. Ale ja odnoszę takie wrażenie, że w latach 80. nastąpił jakiś taki przełom. Przypomnijmy chociażby suitę liryczną Chicka Corea, kiedy to połączenie jazzu z muzyką klasyczną wydało się takie naturalne, prawda? I wydaje mi się, że to, co ty robisz, właśnie jest takim, no oczywiście generalizuję bardzo, tak, ale wyjściem z tego nurtu. Takie komponowanie jest komponowaniem naturalnym, a nie sztucznym łączeniem czegoś z czymś. No. W ogóle jakakolwiek stylistyka jest swego rodzaju iluzją, to jest po prostu iluzja. No, jeżeli mówić o poszukiwaniu piękna, no to nie wierzę do końca w to, że piękno może powstać w sposób przypadkowy. Jeżeli szukam jakiegoś piękna, no to najlepiej jest jednak je zaplanować. No i tutaj wchodzimy w proces kompozycji, która też w gruncie rzeczy jest improwizacją, ale taką, na którą możemy spędzić więcej czasu. No bo kompozytorzy to też są improwizatorzy, tylko sobie zapisują, kombinują miesiącami, tygodniami, latami nawet jakieś tam struktury. I takie zaplanowane piękno moim zdaniem jest łatwiejsze do uzyskania niż piękno improwizowane, które powstaje spontanicznie. No tak, ale aparat wykonawczy w pewnym sensie rzutuje, do którego świata bardziej muzyka pasuje albo lgnie, można powiedzieć. Mhm. Ty wykorzystujesz zespół, który jest zespołem klasycznym, wręcz barokowym. Tak. W związku z tym, no to ciążenie w kierunku jednak brzmienia muzyki klasycznej jest niezwykle silne właśnie przez aparat wykonawczy. No zgadza się, cała maniera wykonania, też rodzaj instrumentów, na których ten zespół gra, czyli instrumenty, które mają struny jelitowe, które brzmią zupełnie inaczej. Ten zespół inaczej frazuje, też inaczej trzyma ten instrument, inaczej trzyma smyczki. No i ma mnóstwo takich właśnie naleciałości, że nawet jakby dać temu zespołowi muzykę nowoczesną do grania, czy muzykę współczesną, to ona jednak będzie zupełnie inaczej oddychać. Będzie oddychać tymi takimi tradycyjnymi, naturalnymi, dawnymi manierami właśnie muzyki barokowej. No właśnie, klawesyn, który realizuje coś rodzaju basso continuo. Tak jest. Ale również coś niezwykłe, ale coraz bardziej modna. Strój. Tradycyjny strój 432. Czy to czujesz jakąś różnicę taką? Bo niektórzy mówią, że to ma znaczenie duchowe bardziej, że porusza inne struny w ciele, naturalne. To jest bardzo ciekawy temat, bo jak się skompletuje wszystkie kamertony, które gdzieś tam
tych antykwariatach, czy jakichś muzeach, czy innych instytucjach gdzieś tam się zabłąkały, to okazuje się, że nigdy nie było czegoś takiego jak właściwie normalizacja stroju. Po prostu w każdym mieście były jakieś tam organy, które stroiły w określony sposób i do tych organów się miejscowi muzycy musieli dostroić. I to było inaczej latem, a inaczej zimą też, bo materia pracuje. Ale rozpiętość stroju była bardzo szeroka, o tam, nie wiem, 400 herców do 470 nawet, jak się te wszystkie kamertony z różnych lat zbierze, to właściwie nie było czegoś takiego jak ściśle ustalony strój, więc sugestia, że nastąpiło jakieś takie systemowe przejście ze stroju 432 na 440 jest nieprawdziwa. Po prostu w pewnym momencie, w latach 20. w Stanach Zjednoczonych wprowadzono normę strojenia. I to było przeprowadzone kompleksowo, to znaczy co godzinę rozgłośnia radiowa podawała sygnał referencyjny dźwięku A o wysokości 440 Hz, żeby każdy koncertmistrz mógł nastroić swój instrument właśnie do tej nowej normy. To spowodowało też następne rzeczy, że zaczęto produkować instrumenty w określony sposób i tak dalej, i tak dalej. No i dzisiaj wyrwać się z tej normy, która właściwie jest no, na całym świecie przyjęta, chociaż są wahania w Polsce, to są 442 się zwyczajowo stroi, czyli troszeczkę wyżej, albo 444. No ale wystarczy w kominku napalić i fortepian już 440 przeskoczy na 446, prawda? Tak, powiedziałeś historię z lat 20. z Ameryki, ale w tak zwanej opinii publicznej bardziej funkcjonuje przeświadczenie, chociaż jest to oczywiście teoria spiskowa, że głównym sprawcą przejścia na 440 były hitlerowskie Niemcy. To znaczy nie, one nie były sprawcą, one przyjęły, to podobno internet podaje, że w 1939 Adolf Hitler przyjął tą normę. Właśnie, żeby podkręcić atmosferę, bo 440 jest bardziej emocjonalne. Tak jest. No, proszę Państwa, wszyscy widzimy tak coraz bardziej, ta jakby system podnosi swój parszywy pysk i zza zasłonki zaczyna wystawać ta wielka makrosocjalna manipulacja, która wyziera, prawda, i z przemysłu farmaceutycznego, i z przemysłu zbrojeniowego, i ze wszystkiego właściwie, co nas otacza, więc nie można wykluczyć, że strój 440, ponieważ został wprowadzony w Stanach w latach 20. i został systemowo wprowadzony jako norma, że jest jakimś rodzajem psychomanipulacji na całej tkance społecznej. Ja tego wykluczyć nie mogę, bo wiesz, zasada rezonansu jest podstawową zasadą kosmiczną, nie? No tak, no właśnie dlatego mówię o tym drganiu jakichś elementów duszy i stąd było moje pytanie, czy na 432 grając w tym stroju czujesz się lepiej? Słuchaj, ja na początku miałem, ten strój brzmiał mi obco, 432, jak zaczynałem przygodę ze strojem 432 i zagrałem pierwszy koncert, to przyznaję, że tam były ekstazy duchowe, ale czułem, że po prostu, ponieważ wiesz, dobry pianista to musi tam między 2 a 12 godzin dziennie poćwiczyć na instrumencie, więc jak się całe życie człowiek obraca w stroju 442. Czuję się dziwnie potem. I nagle potem przeskakuję na strój 432, to ja czułem, że te moje powłoki jakieś, nie wiem, czy to był mój intelekt, czy moje ciało fizyczne, że w ogóle z tym nie rezonowało, ale z czasem, wiesz, dosyć szybko okazało się, że jest to strój, w którym się zacząłem czuć bezpiecznie i przede wszystkim wewnętrzny monolog mi się zmienił. I w tym momencie, jak jadę do Filharmonii Państwowej, w której stroi instrument strojony w stroju 442, no to mi ten strój kompletnie jakoś nie leży, wiesz, bo już jestem przyzwyczajony, jestem do stroju 432, w którym gram w miarę regularnie koncerty, chociaż zdarza mi się zagrać również na stroju, no bo nie będę jeździł wszędzie ze swoim fortepianem, ale ten strój 440 normatywny wydaje się no nie do zniesienia po dłuższym przebywaniu w stroju 432. Dobrze, więc uspokójmy trochę naszą rozmowę i posłuchajmy muzyki w stroju 432 z twojej najnowszej płyty Holland Baroque. Od czego rozpoczniemy przesłuchiwanie? Może od czegoś brzydkiego, może puścimy, no bo to jest brzydki utwór, on się nazywa się Default Grace, czyli domniemane piękno i proszę Państwa, nawet jak coś jest brzydkie, to jest ładne. Bardzo ciekawa koncepcja. Leszek Możdżer. Thank you.
jazz. Słuchaliśmy pierwszego utworu z płyty Leszka Możdżera i zespołu Holland Barok. Jak Leszek powiedział, posłuchaliśmy utworu brzydkiego. To bardzo ciekawa koncepcja. Ale mam nadzieję, że Państwu się ten utwór podobał jednak. Jan Szmuniak tak zwykł mawiać, że jak nagrywaliśmy płytę, to on czasami potrafił powiedzieć, no im brzydziej, tym ładniej. Także czasami, no, żeby było ładnie, to musi być też brzydko, no zwłaszcza w jazzie. Dobrze, opowiedz w takim razie o w ogóle samej idei płyty i o tym, jak do współpracy z zespołem Holland Barok doszło. Dostałem telefon z Holandii, że zespół Holland Barok poszukuje ze mną kontaktu, żeby coś razem zrobić. To jest zespół mocno poszukujący. Wrzuciłem sobie na YouTube Holland Barok, zobaczyłem, co oni robią. Wydawało mi się, że brzmi ten zespół bardzo szlachetnie. I przyjechały dwie bliźniaczki z Steinbrink do Polski spotkać się ze mną w Sopocie. Usiedliśmy sobie na plaży, pomilczeliśmy chwilkę, pogadaliśmy. Ja powiedziałem im, że chętnie z nimi coś zrobię i czy byłaby możliwość zagrania w stroju 432. To była moja propozycja. Bo? To była moja propozycja, tak, dlatego że ja testowałem już ten strój i byłem świeżo, no to jeszcze to był nieudany kształt ostateczny tego mojego instrumentu, dlatego że same poluzowanie strun okazało się niewystarczającym zabiegiem, żeby osiągnąć optymalne brzmienie w tym stroju. Okazuje się, że przekrój, czyli liczba, chyba fi to się nazywa, tak? Przekrój tych drucianych strój musi być odpowiedni, żeby osiągnąć optymalne naprężenie w niższym stroju, więc to też się wiązało z szeregiem komplikacji, wymianą strun, ponowną wymianą strun. No i żeby uzyskać optymalne brzmienie, musiałem trochę z fortepianmistrzami popracować i pomyśleć, jak to zrobić, żeby fortepian brzmiał pełnie, albo przynajmniej na tyle dobrze, żeby to było przekonujące i jednak miał niższy naciąg strun, więc tutaj musiałem naprawdę troszeczkę pokombinować. Inne struny sprowadzaliśmy chyba z Francji, takie niskonapięciowe, które z kolei nie trzymały stroju przez jakiś czas, no ale udało mi się doprowadzić do powstania projektu w stroju 432 właśnie z zespołem Holland Barok, który bez problemu się przestroił, bo okazuje się, że struny jelitowe są jakby łatwiejsze do przestrojenia niż struny metalowe. Jeśli poprosi się skrzypka nowoczesnego grającego na metalowych strunach o opuszczenie stroju, no to on będzie jednak narzekał. No tak. Ale jakie było zamówienie od nich? Co miałeś zrobić? Miałem napisać muzykę, doprowadzić do powstania repertuaru. No i później, kiedy umówiliśmy się już na termin, termin był na tyle odległy, że ja mogłem ze spokojem na niego przystać, to kiedy już zaczęliśmy planować też trasę koncertową, to dziewczyny zapytały mnie, czy można by gdzieś w środku trasy wygospodarować dwa dni na nagranie. Ja mówiłem, oczywiście, zróbmy nagranie, skoro będziemy po próbach, będziemy w trasie, będziemy już mieli chyba trzy koncerty za sobą, to ten repertuar będzie na tyle ograny, że można bez problemu zaryzykować nagranie. No i to nagranie właśnie jest na tej płycie. Ale były jakieś sugestie, co to ma być? Dostałeś tylko aparat wykonawczy i po prostu miałeś przynieść swoją muzykę. Tyle, tak? Tak, tam dostałem jakieś... Ja myślałem o tym, żeby napisać taką tradycyjną suitę. No i dziewczyny podały mi jakby nazwy tych wszystkich tańców. Tam było Jig, Sarabande, prawda, Courant i tak dalej. To wszystko też, co tak zwana partita. Zastanawiałem się... Suita francuska. Suita francuska, tak. Czy w ten sposób to rozwiązać? No i po jakiejś takiej głębszej analizie pomyślałem, że jednak puszczę to wszystko wolno, tym bardziej, że miałem na początku blokadę twórczą, no i nie bardzo umiałem zacząć w ogóle. W końcu spakowałem się, miałem takie miłe zaproszenie ze Sri Lanki, poleciałem na Sri Lankę z komputerem, mówię, dobra, muszę zmienić otoczenie, zmienić wibracje, zmienić wszystko, jakoś oderwać się od tych takich codziennych, trywialnych rzeczy. No i na początek wziąłem, żeby się w ogóle rozkręcić, wziąłem taki temat, który leżał zapomniany, to był temat, który napisałem chyba z 10 lat temu, to był temat Blackberry Double sprzed 10 lat, który nigdy nie ujrzał światła dziennego i nigdy właściwie, no to jest prosty temat taki 16-taktowy, który kiedyś próbowałem nagrywać ten temat z Larsem Danielsonem, ale nigdy się ta melodia nie ukazała na żadnej płycie, no i żeby w ogóle się rozkręcić, no to zacząłem od tego, zacząłem aranżować ten temat. No i kiedy już złapałem wiatr w żagle, no bo tak się mówi, że kto zaczął pracę, ten wykonał połowę pracy, no to już następne tematy jakoś tak przyszły naturalnie. No i co, nie mamy do czynienia z klasyczną suitą, ale raczej z zestawem utworów. Czy widzisz tu jakąś narrację prowadzoną przez całą płytę, czy raczej to są osobne byty?
Wiesz co, to są osobne byty, ale nie da się tak naprawdę zupełnie odległych estetyk przeprowadzić w tym samym czasie. To znaczy, tak jak malarze, prawda, mają pewien styl i właściwie można powiedzieć, że przez jakiś okres czasu malują tak naprawdę jeden obraz w wielu wersjach, tak i w tej muzyce tutaj pewnie są pewne narzędzia kompozytorskie, które się powtarzają, ale na tyle mi się udało uzyskać odrębne nastroje każdego utworu, że one jednak mocno się od siebie różnią. Posłuchaliśmy na początek utworu brzydkiego, to teraz wybierz ładny. No to może ten ładny właśnie Blackberry Double, o którym mówiłem, może posłuchajmy tego. Słuchamy Leszek Możdżer i Holland Barok. Thank you.
WWW Jazz, Leszek Możdżer, słuchamy fragmentów płyty Leszka nagranej wspólnie z zespołem Holland Barok. Zaczęliśmy od tego, że rozmawiamy dzisiaj o łączeniu muzyki jazzowej z klasyką, ale nagranie płyty z Holland Barok to nie jedyna twoja wycieczka w tym kierunku. Napisałeś jakiś czas temu operę, która niedawno po raz kolejny była wystawiona we Wrocławiu, bo w Warszawie znamy historię z różnego rodzaju przygodami z wystawieniem tej opery. Tak, rzeczywiście ta opera jakoś w Warszawie nie udało się wystawić. Tego, to znaczy było jedno wykonanie, czy dwa z towarzyszeniem przy obecności publiczności, natomiast nigdy ona właściwie nie weszła na afisz, tam były jakieś zawirowania prawne, systemowe, organizacyjne, etc. Tak, tak, trudno powiedzieć, też energetyczne, bo tam jeszcze akurat wtedy no, długo było. Duże zmiany w operze kameralnej, nie rozwijajmy tematu. Tak, to jest jakaś tam... Ale we Wrocławiu po dwóch latach się pojawiło. Tak, udało się wystawić. Nie słyszałem tego utworu. Co to znaczy opera w twojej kompozycji? Opera, umownie mówiąc, jest to duże dzieło sceniczne na orkiestrę symfoniczną, chór i solistów, które operuje recitatywami oraz ariami, czyli można powiedzieć jakby recitatywy to są takie proste pod względem formalnym. Posuwając akcję sceniczną do przodu. Tak, tak, taka jest encyklopedyczna, teoretyczna podbudowa tego. Natomiast ja po prostu starałem się przebrnąć przez tekst, bo powiedzmy sobie jasno, tekst Bernharda jest na tyle nietypowy dla opery, bo tam są same monologi i przy tym jeszcze abstrakcyjne, że właściwie trudno było zbudować taki tradycyjny operowy utwór, który jest oparty no tylko na monologach. Tam są bardzo długie wypowiedzi poszczególnych bohaterów, zwłaszcza Kant się bardzo długo dzieli z publicznością swoimi przemyśleniami. Tak samo milionerka, która ma równie dużo do powiedzenia co Kant. Natomiast żona Kanta, która de facto nigdy nie istniała i Kant nie miał żony, no wypowiada się rzadko i mało i właściwie na temat flaczków głównie. Okej, ale skąd w ogóle pomysł, żeby napisać operę? I jak do tego podszedłeś? W dwóch słowach chociażby, bo temat jest bardzo interesujący. Dostałem zamówienie od Jerzego Lacha, który był dyrektorem Warszawskiej Opery Kameralnej w tamtym czasie i on zwrócił się z taką propozycją, żeby napisać właśnie operę do tego tekstu. No, ja od razu dostałem dreszczy, no bo niektórzy kompozytorzy do 60 czekają na taki telefon. Ja już miałem pewną wprawę w pisaniu na orkiestrę, bo popełniłem parę pomniejszych utworów na orkiestrę symfoniczną, więc mniej więcej zdawałem sobie sprawę z tego, że jestem w stanie to zrobić, no i wziąłem się za temat, kompletnie nie mając świadomości, o co chodziło Bernhardowi. Dopiero znaczenie tego tekstu odsłania się przede mną, dopiero ostatnio, bo kontemplacja tekstu wynikająca przede wszystkim z pisania muzyki oraz też zdobywanie różnych informacji na temat też historii, bo tak naprawdę ta historia Immanuel Kant opowiada o przemyśle farmaceutycznym i całej Unii Europejskiej. Tam są po prostu wstrząsające kody, które się odsłaniają, na przykład postać Ernsta Ludwika, którego imię też nie jest bez znaczenia, to trzeba by sprawdzić w encyklopedii. Ernst Ludwik, czyli Ernest Ludwik, to jest postać bojownicza, taka waleczna, ale też bardzo nerwowa, wpadająca łatwo w gniew. Mm-hmm. Na przykład Ernst Ludwik, i tam cały czas są pretensje, że 25 lat Ernst Ludwik tutaj pracuje właśnie u Kanta, a ciągle nie umie tam pewnych rzeczy zrobić. Poczekaj, bo cały czas uciekasz mi w libretto. Ja teraz chciałbym od ciebie wydusić informację, tak jak powiedziałem, nie słyszałem niestety tej opery. Z czym mamy do czynienia od strony muzycznej, estetycznej? To jest naprawdę opera, arie, recytatywy, instrumentalne wersje, estetyka jest bliżej czemu? Otóż nie, właśnie zrezygnowałem z recytatywu, bo wydawało mi się głupie pisanie recytatywu w momencie, kiedy siedzi tam kilkadziesiąt osób w kanale i tam jest orkiestra. Mm-hmm. Po prostu poprzez to, że w tekście nie ma też takich wyraźnych podziałów na arie i recytatywy, czyli to nie jest de facto libretto operowe, tylko jest to po prostu tekst dramatyczny, no to dałem się prowadzić tekstowi, mm-hmm, najzwyczajniej w świecie. Ale czyli napisałeś arie, które są śpiewane klasycznym operowym głosem? Tak, oczywiście, to wszystko jest oparte na bel canto, tam są soliści klasyczni, kształceni klasyczni, którzy no, muszą przekrzyczeć orkiestrę, więc operują tym głosem mocno postawionym na przeponie i mocno dysponują tym dużym, szerokim vibrato, które też ułatwia intonację, bo jak się pracuje w operze, proszę Państwa, to a to trzeba wejść na drabinę, a to trzeba wejść na balkon i czasami z pewnych miejsc sceny nie słychać orkiestry.
orkiestry. Orkiestra jest w jednym miejscu, trudno się czasami odnieść intonacyjnie do tego, więc jest szerokie vibrato, czasami nawet w obrębie tercji, czy w rekordowych przypadkach w obrębie kwinty, co umożliwia dosyć bezpieczną sprawę, jeżeli chodzi o lądowanie w intonacji. Czy ty tam grasz, czy nie? Nie. Tam jest orkiestra symfoniczna, klasyczna. Skomponowałeś, dałeś partyturę i jak się uda, to gdzieś to masz szansę być wystawiane. Tak, ale to brzmi co? Jak dwudziestowieczna opera, czy stylizację gdzieś tam do wcześniejszych okresów, czy swoją muzykę łączącą jazz z klasyką zrobiłeś? Ja starałem się posługiwać własnym gustem. No, przeczytałem w jakiejś recenzji, że to jest połączenie muzyki Strawińskiego i Tanzmana. No Tanzmana znam słabo, więc... Czyli pierwsza połowa XX wieku generalnie. No tak, jest to język tonalny. Starałem się w miarę kolorowo to orkiestrować i przede wszystkim odzwierciedlać procesy, które zachodzą w tekście. W tekście mówionym, tekście polskim, który jest dosyć skomplikowanym żywiołem do komponowania, bo to są wielosylabowe struktury o określonych akcentacjach. Coraz częściej pojawia się twoja aktywność, gdzie właściwie bardziej występujesz również jako kompozytor. Niedaleko 3 tygodnie temu byłem na koncercie Filharmonii Narodowej, na koncercie zespół Cellonet, czyli oktetu wiolonczelowego dowodzonego przez Andrzeja Bauera, gdzie był zaprezentowany również utwór klasyczny z twoim udziałem, specjalnie napisany na dla Cellonetu. Wnioskuję zatem, że to jest coraz ważniejszy element twojej twórczości, komponowanie na styku jazzu i muzyki. Zawsze było to fascynujące, żeby napisać coś konkretnego, no bo jednak jak się napisze tę muzykę, to coś tam po człowieku zostaje, nie? Plus możliwość też naprawdę ścisłej organizacji muzyki, czyli jakby dowodzenia tym całym żywiołem, to jest coś, co mnie fascynuje, no i znalezienie recepty na piękno, odpowiedzenie sobie na podstawowe pytanie, gdzie jest ukryte piękno i w jaki sposób je z materii wydobyć. To kompozycja daje mi takie możliwości. Ale wróćmy jeszcze do twojej najnowszej płyty. Z aktem jestem związany od paru lat, ale akurat tej płyty Ziggy Lock, właściciel aktu, nie wziął na łamy wytwórni. Czyli proponowałeś, nie chciał? Tak, on tego nie wziął, bo twierdził, że trochę odbiega to od ogólnego wizerunku tego, co akt prezentuje. No może to jednak zbyt daleko pod względem estetycznym odchodzi od tego, co na akcie można znaleźć. No ja go też rozumiem, no on też musi trzymać pewnego rodzaju stylistykę, żeby nie stracić publiczności, bo ludzie są potem zdezorientowani, że akt nagle zaczyna brzmieć inaczej, prawda? Posłuchajmy w takim razie jeszcze jednego utworu z płyty. Leszek Morzdżent, Holland Baroque, czego posłuchamy na koniec. To proponuję Państwu utwór numer 2, czyli Be Prepared. Niechże Państwo się przygotują. Leszek Morzdżent, Holland Baroque. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.
www.jazz. Prawdziwa audycja jazzowa.